Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. Tym razem odcinek, w którym poinformuję was o tym, co jutro wydarzy się w GTA Online, a wydarzy się sporo. Już nam Rockstar taki mały teaser dał, ale ja wam dam większą zapowiedź tego, czego możemy się spodziewać, ponieważ już były jakiś czas temu wycieki, robiłem nawet wam o tym materiał, ale to było już jakiś czas temu, no i przy okazji teraz, kiedy wam będę przypominał o tym, co już wam kiedyś mówiłem, no to jeszcze mam kilka dodatkowych informacji, które wam jeszcze ten obraz, powiedzmy, tej całości bardziej dopełnią. Będzie informacja o prezentach z okazji tego, że jest 20 lat GTA 3. Dokładnie 22 października właśnie będzie ta piękna data 20 lat GTA 3. No i właśnie z tej okazji nam Rockstar już jeden prezent dał. I właśnie to jest ta rzecz. To możecie dostać jeszcze dzisiaj za samo zalogowanie się do gry. W tym tygodniu. Wchodzicie do gry i to dostajecie. Więc jak jeszcze w tym tygodniu nie odwiedziłeś GTA Online, no to warto to sobie jeszcze dzisiaj zrobić, bo już jutro nie będzie opcji zdobycia tej koszulki. A jest ciekawa. Taka zwykła, czarna, z napisem Rockstar Games. Mi się podoba. Przy zapowiedzi GTA Trilogy, Rockstar Games na Rockstar Newswire napisał coś takiego. Oprócz tego, w ramach obchodów 20. rocznicy GTA 3 w Grand Theft Auto Online pojawi się mnóstwo prezentów, które będzie można zgarnąć tej jesieni. W tym okolicznościowe ubrania i oznaczenia. I przy okazji dał nam właśnie taki oto obrazek. I widzimy tutaj, że jest koszulka z napisem Wasted. I jest to jeden z prezentów, które dostaniemy właśnie od Rockstara z okazji 20 lat GTA 3. I przy okazji jeszcze w tle możemy zauważyć Banshee. Banshee z oznaczeniem, którego jeszcze w grze nie mamy dostępnego do założenia. W grze jest, ale jeszcze nie jest nam odblokowane. Więc okej, zaczniemy sobie od koszulek. Samą koszulkę Wasted już widzieliście, więc po prostu szybko przejdziemy sobie dalej. Będzie koszulka z kastetem, spoczko. Będzie koszulka z właśnie znaczkiem Rampage, tak to się chyba nazywało. I jeszcze jest koszulka z baseballem. Bardzo charakterystyczny właśnie wygląd, nawiązuje on oczywiście do GTA 3. Ale oprócz tego widzieliśmy właśnie to cały Banshee. No i proszę bardzo. Na tamtym obrazku było jedno oznaczenie, ale teraz ja mam dla was 5 oznaczeń. W ten sposób one się prezentują. Zgaduję, że Rockstar będzie nam to dawał pojedynczo. Pewnie jedna koszulka, jedno oznaczenie, coś w tym stylu. Zobaczymy, na ile czasu będą chcieli sobie rozciągnąć ten content. I na koniec ostatnia rzecz, która jest powiązana z GTA 3. Mamy tutaj taki oto strój. Jest to strój, w którym zaczynaliśmy swoją przygodę w GTA 3 oczywiście. Strój właśnie więźnia. Bardzo mi się ten strój podoba i mam nadzieję, że będzie opcja zdobycia go w jakiś prosty sposób, żeby każdemu to zaliczyło, typu zalogowanie się do gry. Bo wiadomo, że jak się wykonuje te różne zadania, to nie zawsze nam to Rockstar zalicza niestety. Więc spoczko. A, jeszcze bym zapomniał. Jeszcze pomijając te oznaczenia do Banshee, czyli kultowego pojazdu z GTA oczywiście, są jeszcze takie oto bluzy i koszulki z właśnie Banshee. Znaczy z Bravado, no ale wiadomo, że Bravado to jest Banshee. Więc właśnie takie jeszcze rzeczy są. Zapomniałem wam wspomnieć, więc teraz wspominam. Dobra, i to tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które są związane raczej z GTA 3. Bardzo możliwe, że jeszcze jakiś dodatkowy hajsik tam Rockstar da. Jakieś fajne premie, zniżki, zobaczymy. Teraz możemy sobie przejść do kolejnego contentu. Na kolejny tydzień raczej. Jest to content halloweenowy. Bo jak ktoś nie wie, Halloween to jest 31 października. Wypada na to, że tydzień halloweenowy w GTA zacznie się od 28 października. Więc bardzo fajna sprawa. I na tą okazję Rockstar też nam bardzo fajne rzeczy przygotował. Jedną z tych rzeczy jest na przykład to, że powrócą pojazdy halloweenowe. Tak one się prezentują. Jest karawan, jest też Frankenstange. I jakby co, ten pojazd będzie dostępny do kupienia, ale będzie też opcja zgarnięcia sobie go właśnie w kasynie. Tak jest. Jeżeli ktoś ma opcję kręcenia kołem, no to właśnie tam będzie miał opcję wykręcenia sobie tego. Oprócz tego pojazdu pojawią się oczywiście peyotle. Peyotle, które dają mnóstwo expa, bo jedna peyotla daje nam 5000 expa, możemy je zbierać w nieskończoność. Jedyne ograniczenie jest takie, że albo musimy oczekać 48 minut na jej resp, albo możemy sobie wyjść z gry i wejść jeszcze raz i wtedy peyotle się wszystkie zrespią od nowa. Jest ich tam chyba ze 70 na mapie. A właśnie my, zbierając te, które są w mieście, tylko i wyłącznie, jesteśmy w stanie wbić bardzo dużo expa. I robiłem już wam w sumie kilka materiałów o tym, ale zrobię jeszcze jeden.
Dlatego, że po prostu z doświadczenia wiem, że ludzie wolą tak czy siak obejrzeć nowy materiał niż ten stary. Więc po prostu powtórzymy go sobie. Może troszeczkę lepszą drogę wam pokażę na zbieranie tych pejotli, żeby wam jak najbardziej ułatwić bijanie expa, bo właśnie ten tydzień, albo nawet dwa, bo zawsze te pejotle trafiają do GTA Online z niewiadomego mi powodu na dwa tygodnie. Więc przez dwa tygodnie będzie można wbić mnóstwo expa. Ja na przykład tam chyba z 50 zrobiłem 300, albo nawet 400, już kurde nawet nie pamiętam. Bardzo duży poziom, tak czy siak. Teraz jak wrócą pejotle, planuję wbić ten przynajmniej 750 poziom. A może nawet większy, zobaczymy jak to wyjdzie. Więc pejotle powrócą, to jest bardzo fajna sprawa. Ale oprócz tego, jeszcze nam Rockstar w plikach gry przygotował kilka niespodzianek. Jedną z nich jest na przykład event, który może się pojawić, ale której akurat pewności nie mam. Jest to event Sprank vs Cola i albo Cola vs Sprank, w sumie bez znaczenia. I na przykład będzie opcja zgarnięcia takiego oto oznaczenia. Fajna sprawa moim zdaniem. Jest to oznaczenie do Hot Ring Sabre. Do tego jeszcze są takie stroje i moim zdaniem one trochę nawiązują do tej wojny, która była w GTA Fioletowi vs Zieloni, która była związana z kosmitami. Może Rockstar chciał do tego nawiązać, teraz będzie właśnie bitwa Cola vs Sprank. Ciekawa sprawa. Dalej jest też opcja, że pojawią się takie oto spadochrony Sprank Cola i do tego jeszcze będzie opcja na Halloweenowy spadochron i on jest zajebisty, naprawdę. Najfajniejszy ze wszystkich, taki właśnie pumpkin, dynia, bardzo fajny, mega mi się podoba. No i jeszcze oczywiście standardowo są bluzy, Cola, Sprank, czapeczki. Oczywiście także są dostępne. Najmniej interesujące moim zdaniem, nie podobają mi się kompletnie. Ten cały event Cola vs Sprank nie bardzo mi się podoba, ale właśnie myślę, że Rockstar go odpali właśnie na Halloween. Ale oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz, w którą ja troszeczkę nie wierzę, ale informacja pochodzi z takiego legitnego źródła, że to musi być prawda. Chyba, że gościu robi sobie z nas jaja. Jest to event Halloweenowy. Dosyć kurde dziwny. Informacja pochodzi od Widebrick 142 i właśnie on pokazał nam taki oto materiał. Polega to na tym, że w odpowiednich godzinach respi się pojazd. Jest to z tego co wiem tornado, stuningowane w specyficzny sposób, które po prostu nas śledzi. Ale kiedy wysiądziemy z naszego pojazdu, to ten pojazd zaczyna się od razu palić i próbuje nas przejechać. Jak nas przejedzie, to oczywiście zaczynamy płonąć. No i raczej zginiemy od razu na miejscu. Właśnie w ten sposób ma to działać. Informacja, mimo tego, że właśnie pochodzi od wiarygodnego źródła, no to tylko jedno źródło to pokazuje. Inne źródła, z których korzystam, które właśnie dają informacje na temat nowości, na temat GTA Online, nie potwierdziły tego. Więc informacja pochodzi tylko od niego, więc nie mam 100% pewności, że takie coś będzie. Możliwe, że po prostu on sobie robi z nas jaja. Raczej nie. Ale tylko tak właśnie was ostrzegam, że nie bierzcie tego na 100%. Wygląda to na 100% ciekawie. Mam nadzieję, że oczywiście to się sprawdzi. Jest to nawiązanie do filmu Christine, jakoś tak to się czyta. Jakiś horror to chyba jest, dosyć stary. No i jeszcze na koniec nie jest to w żaden sposób powiązane z Halloween ani z 20 lat GTA 3. No ale jeszcze czekamy na m.in. takie oznaczenie do Toreadora, takie oznaczenie do Hermesa i takie oznaczenie do Dinka Blista Kanjo. No i przy okazji jest mnóstwo innych oznaczeń do pojazdów z aktualizacji Los Santos Tuners, ale one są mnie interesujące. I proszę Państwa, to tyle jeżeli chodzi o ten materiał, dajcie znać co wy o tym myślicie. Już jutro zaczynamy celebrację 20 lat GTA 3, a za tydzień właśnie będzie ten content Halloweenowy. Tyle, ja się żegnam, siemanko, cześć, elo!